Siema siema, ja jestem Kxawi, a dzisiaj zaprezentuję Ci 10 ciekawostek o Deltarune. Zapraszam do oglądania. Król zwraca się do postaci The Knighta, mój rycerz. Może to symbolizować, że rycerz jest ważniejszy i prawdopodobnie potężniejszy od Kinga, ponieważ poddany również może się zwracać do was, mój królu. Przysięgał przy tym, że wspomniany wcześniej rycerz nie zawiedzie. Nasz główny bohater, czyli Kris, jest jedynym człowiekiem, którego możemy zaobserwować w Deltarune. Fakt ten, tak samo jak wiele innych, w pewien sposób obala teorię mówiącą, że Deltarune to tak naprawdę sequel Undertale, ponieważ nie zgadzałoby się to z fabułą owej gry, według której ludzie wygrali wojnę i więzili potwory w podziemiu. Ewentualnie jest jeszcze opcja, która mówi, że ludzie w tajemniczy sposób zniknęli, ale osobiście uważam, że nie da się jej potwierdzić z powodu znikomej ilości dowodów, które mogłyby ją popierać. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakiego koloru oczy ma nasz muminkopodobny przyjaciel? Pewnie nie, ale co z tego? W końcu jestem tu tylko po to, żeby marnować twój czas na jakieś bzdety na temat tej gry. Gdyby ci nie mówił o takich rzeczach, to po co byś mnie miał? No właśnie, po co? Nieważne, zapomnij o tym. Więc dobrze, wracając do ciekawostki, to Susie ma oczy koloru żółtego. Możemy to zauważyć podczas walki z królem Dark World. Co ciekawe, jest to jedyny moment w grze, w którym widzimy jej pokolorowane oczy. W samej grze możemy znaleźć wiele nawiązań i podobieństw do Undertale. Jednymi z wielu takich są bez wątpienia anagramy do imion i nazw Undertale. Jednym z wielu przykładów są takie wyrazy jak Deltarune Undertale, Ralsei Asriel i Susie Lishiu. Słowo to w języku polskim oznacza problem. Jak zapewne wiecie, po opuszczeniu Dark World itemy, które zdobyliśmy podczas naszej przygody, znikają lub zmieniają się w coś innego. Wyjątkiem od tej reguły jest jajko, które otrzymujemy od tajemniczego mężczyzny znajdującego się w ukrytym obszarze lasu. Jajko to w pewien sposób łamie czwartą ścianę, będąc nawiązaniem do easter eggów, jakie możemy zaobserwować w grze. Jeśli po obudzeniu nas przez teorię znów pójdziemy spać, to obudzimy się na początku Dark World. Opcja ta prawdopodobnie działa tylko wtedy, gdy przeszliśmy grę i gramy ponownie. Tak od siebie, to myślę, że jest to dość ciekawe i pomocne rozwiązanie dla osób speedrunujących grę. Jakiś czas przed wydarzeniami z gry nasz główny bohater straszył Noelle, mówiąc, że Ice jest prawdziwy i pożera dzieci. Oprócz który był sklepikarzem Waterfallu, za każde z nagrobków znajdujących się na rodzinnym cmentarzu zdają się odpowiadać po jednemu z alegatmów, które spotykamy podczas zwiedzania True Laba z Undertale. Dźwięk, jaki możemy usłyszeć podczas gry Ralsei używa swoich kołsanek, wywodzi się z motywu przewodniego utworu The Legend.